Cześć kochani Tysielska, witajcie ponownie. Przyszedł czas na podsumowanie tego miesiąca. Zapraszam Was na moich wrześniowych ulubieńców. I od razu Wam powiem, że pomimo tego, że zwykle staram się ulubieńców nałożyć na twarz, żebyście widzieli, jak to się prezentuje na żywym człowieku, to jednak dzisiaj z większością mi się udało, ale nie ze wszystkim. Na przykład usta to nie jest ulubieniec miesiąca, ale mam dzisiaj tak parszywy dzień, że musiałam sobie poprawić makijażem humor. Wiecie, mnóstwo drobnych rzeczy, które narastają jedna po drugiej i sprawiają, że macie już dosyć tego dnia, pomimo tego, że jeszcze nie minęło południe. Zaczęło się, wiecie, od włosów, które nie wygląda to źle, ale nie byłam w stanie ich dzisiaj ułożyć. Robią co chcą. Później oczywiście stałam w mega korku, żeby pojechać na drugi koniec miasta do przychodni, gdzie miał mieć zrobione badanie EKG. Nic się nie dzieje, potrzebuję tych badań do swoich zajęć sportowych. I na miejscu okazało się, że niepotrzebnie przyjechałam, bo pani na infolinii, kiedy mi rejestrowała tą moją wizytę, wprowadziła mnie w błąd. Nie będę Wam tutaj teraz opowiadać całej historii, bardzo się zdenerwowałam. Okazało się, że badań mi nie zrobią, musimy wrócić jutro. Potem przyjechałam do domu, oczywiście najpierw zawiozłam syna do szkoły, kolejny korek, bo centrum miasta, znowu godziny szczytu. Później przyjechałam do domu, okazuje się, że robią nam remont drogi przed blokiem i dostęp do garażu jest utrudniony i wiecie, tak... Dlatego musiałam sobie dzisiaj nałożyć czerwoną pomadkę i jakoś tak od razu mi lepiej. Dobra, przechodzimy do ulubieńców. I tak jak wspominałam, po pierwsze wyjęłam sobie dużo kosmetyków do kosmetyczki miesiąca, na którą Was zapraszam swoją drogą już w niedzielę. Będzie kosmetyczka października i jest troszeczkę nowości, oczywiście będą też starowinki, ale wyjęłam sobie dużo kosmetyków do tej mojej, no nie toaletki, do tego mojego biurka. Do tego doszły nowości, więc było w czym w tym miesiącu wybierać. Zaczniemy od cieni, do powiek. Dzisiaj nie mam zbyt wyszukanego makijażu oka, ale to dlatego, że czerwona pomadka, ja wtedy robię słabsze oko. I pokażę Wam paletę, którą się zachwyciłam i jest to oczywiście nowość Nataszy Denona, to jest jej I Need a Nude Palette. Ona ma tylu miłośników, ilu krytyków, bardzo trafiła w moje gusta. Formuła jest niezaprzeczalnie wysokiej jakości, niezmiennie, jest plastikowe opakowanie i lustereczko. To są cienie neutralne, to są odcienie bardzo delikatnie ciepłe, raczej więcej jest tutaj neutralności niż ciepła, przyznaję. Są świetne formuły i intensywniej, i słabiej lśniących cieni błyszczących. Przyjemnie się strasznie pracuje tą paletą. To są cienie, którymi wykonałam dzisiaj makijaż oka. Bardzo basicowy, bardzo podstawowy i prosty. Użyłam dwóch cieni, tego Mesh i Tender. Zbudowałam sobie po prostu głębię oka i to wszystko delikatnie je zaakcentowałam. Bardzo fajna paleta, ale przyznaję, pomimo tego, że tutaj macie 15 cieni, macie bardzo dużo opcji i formuła jest super i bardzo często sięgałam po tą paletę, dlatego ona tutaj jest pokazywana, to jednak takim ulubieńcem w tym miesiącu jest ta paletka. Jakbym miała pokazać jedną, bo oprócz tych dwóch paletek Nataszy Denony, bo to też jest produkt Nataszy Denony, mam jeszcze paletę Hindash, stricte matową i ona też jest fantastyczna. Ja też bardzo lubię z niej korzystać. I jakbym z tych trzech palet, które miałam w tym miesiącu w moim biurku, miała Wam pokazać jedną, to jest to maleństwo. To jest Mini Starlet Palette. Klimatyzacja zaraz odleci. Już mnie dzisiaj nic nie zaskoczy, nie zdziwi, już nic nie przeszkadza. Macie trzy matowe cienie, macie dwie błyskotki, jedną delikatnie lśniącą, drugą pięknie, nie ta Iza? Intensywnie błyszczącą. Bardzo mi się podobają te odcienie. Znowu świetnej jakości formuła. No i jakbym miała Wam pokazać jedyną paletę z tego miesiąca, wybrać, polecić, to byłoby to maleństwo. Robiłam nią i tak proste makijaże jak ten dzisiejszy mój i coś odważniejszego, mocniejszego, błyszczącego. Zawsze byłam zadowolona. Przede wszystkim te odcienie do mnie bardzo przemawiają. Moja bajka, można powiedzieć. Jakość, jak wspominałam, świetna. Te dwie palety, ale ta przede wszystkim Mini Starlet Palette, ulubieniec. I do tej kopary przed oknem, do klimatyzacji, dołącza jeszcze wiertara sąsiada. Mamy komplet.
Lecimy dalej, moi drodzy. Bardzo często u mnie się przytrafia, zdarza w ulubieńcach miesiąca, że pokazuję Wam dwa produkty, jeśli chodzi o podkłady. I tak będzie też dzisiaj, dlatego że u mnie ja wpadam, jeśli chodzi o makijaż, ze skrajności w skrajność, bo albo to jest makijaż tak jak dzisiaj, chociaż to nie jest najmocniejszy makijaż, który oczywiście można zrobić, ale jest to makijaż, gdzie macie lepsze krycie, mocniejsze, akcent mocny na usta, więc potrzebuje znowu większego krycia, większej pigmentacji, albo to jest makijaż tak zwany no make-up, czyli lekkie wyrównanie kolorytu, nie tuszuję rzęs, bardzo często nie robię tego makijażu oka w ogóle, korektor, przypudrowanie, bezbarwny rzęs, żel do rzęs. Oczywiście w zależności od tego, na co danego dnia miałam ochotę, to podążałam tymi dwoma jakże różnymi ścieżkami. Zacznijmy od czegoś bardzo delikatnego, subtelnego, ale świetnej jakości oczywiście. To jest po raz kolejny w ulubieńcach. Kosmetyk dr Ireny Eris, to jest jej Face Zone. To jest po prostu krem koloryzujący, tint można powiedzieć. On ma tutaj jeszcze dodatkowo, na wyższe tony wchodzimy, proszę Państwa. On ma jeszcze tutaj dodatkowo SPF 50, ja go otworzyłam, ponieważ, o czekajcie, nie po to, żeby go wlewać oczywiście, chciałam Wam pokazać, ile go zużyłam, no ponad połowę. No musicie mi uwierzyć na słowo, bo ja po prostu nie chcę go tutaj wyciskać i wyciskać bez końca. Zużyłam ponad połowę. Świetny kosmetyk. Tak jak powiedziałam, tutaj jest niewiele pigmentu, on tylko delikatnie wyrównuje koloryt, ale w zauważalny sposób wygładza. Co jest na plusik, bo ja go porównywałam swego czasu do tej nowości, do tintu od Hourglass, który też ma mniej więcej ten sam poziom krycia, też nawilża, tam nie ma SPF-u z tego co kojarzę, nie ma ochrony przeciwsłonecznej, ale ładnie się nosi przez cały dzień, to jest bardzo trwała formuła, którą oczywiście ja muszę przypudrować w strefie T. Ale ten kosmetyk jeszcze dodatkowo pięknie wygładza, więc zdecydowanie wygrywa z tą nowością od Hourglass. Super jest. Ja go kupiłam, wydaje mi się, jakoś tak w maju i od tamtego czasu naprawdę lubię po niego sięgać. On co chwila ląduje w kosmetyczce miesiąca, nie bez powodu, po raz kolejny perełka. Mam teraz wrażenie, że moja klimatyzacja stwierdziła, że podejmuje rękawicę, którą rzuciła wiertara sąsiada i teraz kto będzie głośniej? Kto narobi więcej hałasu? Może poczekamy troszkę. Po prostu wyłączyłam klimatyzację. Mam nadzieję, że się tutaj zaraz nie rozpuszczę, a jak zacznę się rozpuszczać, to po prostu jeszcze raz ją włączę. A tak swoją drogą to zwykle wiercą, borują do południa. Teraz jest godzina druga i myślałam, że sobie usiądę spokojnie. Dopiero teraz zaczęli wiercić. Jeden z tych dni. Dobrze, moi drodzy, pokazałam Wam coś lekko kryjącego, to teraz pokażę Wam coś mocniej kryjącego, coś, co zwykle miałam w tym miesiącu na sobie, jeśli chodzi o nagrywane filmiki. No i coś, co mam po raz kolejny na twarzy. To jest podkład od Chanel, to jest ich seria number one, de Chanel. I to jest ten podkład rewitalizujący, on ma w swoim składzie ekstrakt z czerwonej kameli, z tego co kojarzę, ale tak szczerze mówiąc to nie przez wzgląd na jego składniki pielęgnacyjne ja się z nim polubiłam, to jest bardzo przyjemna i długotrwała formuła, co jest dla mojej cery mieszanej bardzo istotne. On ma bardzo naturalny blask, nawet nie, takie naturalne wykończenie, satynowe, lekko bardzo lśniące, nie powiedziałabym, że to jest podkład rozświetlający, zdecydowanie podkład ten Chanel Le Beige liśni o wiele mocniej, ma też mniejsze krycie. Tutaj tego krycia jest naprawdę, naprawdę sporo, przez co ja nie muszę nakładać go dużo. Tu jest taka jedna pompeczka lekko rozjaśniona, ponieważ ja mam odcień B20 i on już troszeczkę zaczyna być dla mnie ciut, odrobinkę, za ciemny, więc musiałam go dzisiaj troszkę rozjaśnić. Wygładza, pięknie się stapia z moją skórą. Jest nieskazitelny przez cały dzień. Tati ostatnio poleca nie nowość. Podkład, który ja widziałam już w ofercie Chanel, to jest podkład w słoiczku, w takim słoiczku jak kremy macie. Tylko, że on kosztuje u nas ponad 700 zł. I ja chyba jeszcze nie zwariowałam tak bardzo aż, żeby sięgnąć po kosmetyk takiej ceny. W takiej cenie. On jest, wydaje mi się, droższy nawet od podkładu od La Mer. Więc jak na razie zachwycam się tym, co mam. Ten podkład jest fenomenalny. Wybaczcie, ale musiałam włączyć klimatyzację, bo zaczynam się upłynniać w
tych światłach, które mam przed sobą oczywiście, ale wiertara nie wierci, więc mamy chwilę wytchnienia. Świetny jest ten podkład. On pięknie leży przez cały dzień, co już oczywiście mówiłam, ale on się nie zbiera, nie ciastkuje. Ja się wyświecę w strefie T, ale nie muszę zbierać nadmiaru sebum, bo nic się, wiecie, z tą formułą nie dzieje. Nie psuje się i usuwam go wieczorem tylko i wyłącznie dlatego, że nie chcę spać w makijażu, zapychać porów, ani dlatego, że muszę, bo on nieładnie wygląda. Naprawdę bardzo solidna rzecz i pojawiło się ostatnio sporo nowości. Podkład od Smashbox, podkład od MAC, podkład od R.E.M. Beauty, podkład, a właściwie taki tint w pipecie z pipetą od Estée Lauder i kuszą mnie wszystkie. Ale może jest jakiś produkt, nawet taki, którego tutaj nie wymieniłam, który byście chcieli, żebym przetestowała, bo ja tak naprawdę no nie będę kupować wszystkich, bo to już jest absurd, ale nie wiem, pomóżcie mi wybrać, bo zdecydowanie mam z tym problem. Dobrze, jeśli chodzi o korektory, ponieważ to, jak żeście przed chwilą widzieli, dwa różne rodzaje makijażu, można powiedzieć, wykonuję z reguły, no to znowu lżejsze krycie, mocniejsze krycie. Jeśli chodzi o mocniejsze krycie, to nie będę już tutaj Wam pokazywać korektora od Nataszy Denony, ten High Glam, tak on się nazywa? High Glam Concealer? Bo to jest jedyny mocno kryjący korektor, jaki miałam w tym miesiącu, więc tak naprawdę nie miałam dużego wyboru, ale nawet gdybym miała, znaczy tego nie wiem, nie będziemy gdybać. To był jeden mocno kryjący korektor, więc za każdym razem, jak sięgałam po ten podkład, no to, to jak i dzisiaj, Natasza Denona pod oko wjeżdżało. Jeśli chodzi o krycie lekkie albo średnie, no to przyznaję, że w tym miesiącu miałam więcej do wyboru produktów, bo miałam i korektor od AA, i ten od Glossier, i ten krem lekko korygujący pod oczy, znowu od dr Ireny Ellis, nowość od Givenchy, którą Wam ostatnio pokazywałam. I najczęściej do takiego lekkiego makijażu nakładałam to cudeńko z drogerii. To jest AA Wings of Color, to jest ich seria Gentle Nude Concealer. Kryjący korektor serum z tym kryjącym, to troszeczkę przesadzają, bo tutaj jest takie lekkie do średniego krycie i to jest formuła, która jest zdecydowanie rzadsza od formuły, którą ostatnio pokazywałam na kanale. Mowa o nowości, u mnie nowości. Mowa o korektorze od Givenchy. Tutaj się puder troszeczkę wysypał. Mówię o tym produkcie. Tutaj jest średnie krycie, natomiast jest gęsto, tłusto, kremowo i rozświetlająco. Tutaj jest naturalne wykończenie, też jest pigmentacja, która pozwala Wam osiągnąć średnie krycie, natomiast jest zdecydowanie rzadziej i lżej. Ten korektor od Givenchy absolutnie nie obciąża mojej okolicy pod okiem, ale to jest korektor, który jest, a jakby go nie było. Ten koloryt tej okolicy pod okiem jest wyrównany, jest co nieco przykryte, naturalna skóra przebija, on tak nie błyszczy, chociaż nie dąży do matu, pięknie leży pod okiem przez cały dzień, oczywiście jego muszę utrwalić. Bardzo fajna formuła. Oczywiście to nie jest to, co mam dzisiaj na sobie, bo mocniejsze krycie do filmów, ale bardzo fajna opcja. Bardzo. I ten podkład z tej serii też bardzo lubię. Bardzo udane kosmetyki. I idąc moim sposobem wykonywania makijażu, to po przypudrowaniu całej twarzy, korektora i podkładu w strefie T tylko, byłby bronzer. I tutaj też miałam troszeczkę kosmetyków do wyboru, bo miałam i kremowy bronzer od Charlotte Tilbury. Fantastyczny jest. I pudrowy bronzer od Pierre René sobie wyjęłam w tym miesiącu. To się błyszczy za bardzo. Tu jest za dużo złota. Nie, to po prostu nie jest na moją karnację. Zbyt dużo drobiny rozświetlającej, która jest ładna, drobna, ładnie to wygląda, ale za bardzo się świeci, nawet jak na mnie. Więc miałam te dwa bronzery. Miałam bronzer w płynie od NARS, tą płynną lagunę. Miałam nowość od Catrice, która też jest fantastyczna. Mówiłam o niej ostatnio. Miałam coś jeszcze? A, no pudrową opcję bronzera od Makeup by Mario. To jednak najczęściej sięgałam po to. To jest znowu Makeup by Mario, tym razem bronzer w sztywcie. Ja mam go w odcieniu Light Medium. Tu jest ten pędzelek, po który dzisiaj nie sięgnęłam, kiedy go nakładałam. Ale przyznaję, że on dobrą robotę też robi. Klima znowu chce odlecieć, ale już nie będę jej wyłączać, wybaczcie. Zaraz przejdzie. Dzisiaj jest wyjątkowo chaotyczny, jeśli chodzi o... Sielska, i zasłucham. Przepraszam Was najmocniej, dzwoniła Pani z przeprosinami, bo to właśnie jeśli chodzi o Medicover była ta sytuacja dzisiaj z badaniem, które miało się odbyć, a się nie odbyło przez błąd Pani na infolinii. Przeproszono i jakoś tak
lepiej mi od razu na sercu. Dobrze, moi drodzy, wracamy do makijażu, wracamy do bronzera, który mam dzisiaj oczywiście na sobie. I tak jak powiedziałam, on ma tutaj ten pędzelek, który, wiecie co, on robi dobrą robotę. On pięknie ten produkt blenduje, tylko że długo schodzi, wiecie, z takim małym pędzelkiem, jeśli chodzi o aplikację. Więc ja, jak wyjeżdżam, bo we wrześniu też był jeden taki weekend, żeśmy wyjechali z mężem, ja po prostu biorę go na wyjazdy. Wtedy nie muszę brać dodatkowego pędzla, ale jak jestem w domu, to oczywiście wyciągam swój własny pędzel. I dlaczego na przykład ja go wolę od takiego bronzera od Charlotte Tilbury w kremie, który uwielbiam? Swego czasu miałam obsesję na jego punkcie. Odcień. Formuła odrobinkę inna, dlatego że ten ma jednak troszeczkę mniej lśniące wykończenie, chociaż jest to bronzer, który nadaje blask. Bardzo delikatny. Lśni mniej od enhancera tej samej marki, a intensywniej od bronzera na przykład w pudrze tej samej marki, więc to jest tak pośrodku. Odcień jest fenomenalny. Ten Light Medium to jest odcień, który jest neutralny, on ma troszeczkę ciepełka, ale bardzo niedużo. To nie jest bronzer, który nie wybija się w ciepły sposób. On pasuje i do makijaży, które mają chłodne akcenty i ciepłe akcenty, bo to, że się blenduje, aplikuje i nosi się przez cały dzień pięknie i nie muszę go utrwalać, nie muszę go przypudrowywać, to już nie będę się powtarzać. Świetna jakość, świetna formuła. Blenduje się nieskazitelnie, nawet jak na mnie. Doskonale wiemy, że różnie z tym bywa, jeśli chodzi o moje blendowanie bronzera. Tu nigdy nie miałam żadnych zastrzeżeń. Kolor robi robotę bardzo często. Coraz częściej zauważam, że jednak kwestia odcienia potrafi być decydująca. Formuła, odcień, ulubieniec. I róże. I tutaj wjeżdżają starowinki na białym koniu. I nawet nie chodzi o odcienie tak bardzo, jak chodziło o odcień bronzera. Tutaj chodzi o formułę, o wykończenia. I są to na przykład róże Hourglass. Ja jak przygotowywałam dla Was filmik o ulubieńcach moich tej marki, to właśnie wyciągnęłam sobie te formuły i tak troszeczkę nimi się pobawiłam i zatęskniłam. I co prawda do kosmetyczki września wyjęłam sobie tą oto limitowaną paletę, która z okazji którychś świąt Bożego Narodzenia została wypuszczona. No to już tęsknię i wiem, że na przykład bronzer sobie w październiku ich wyciągnę, bo też jest fantastyczny. Jeśli chodzi o róże, jest i Wiertara. Jeśli chodzi o róże, moi drodzy, to tutaj przynajmniej w tej palecie są róże i o wykończeniu mocniej i słabiej lśniącym, bo Hourglass ma tylko takie róże o takim wykończeniu w swojej ofercie. Oni nie mają stricte matowych różów, ale nawet te mocniej lśniące formuły są bardzo delikatnie i subtelne. Ja mam dzisiaj na sobie róż w tym takim lekko beżowym odcieniu. To jest odcień Brilliant Nude i ja wiem, że on występuje też indywidualnie w stałej ofercie marki. I to jest ta mocniej lśniąca formuła. Ja co prawda nie mam dzisiaj rozświetlacza nałożonego właśnie po to, znaczy po pierwsze po to, żebyście widzieli, jak on wygląda bez rozświetlacza. Po drugie, dlatego, że tego rozświetlacza nie potrzebuję. Ja jestem fanką delikatnie lśniących kosmetyków i to jest to rozświetlenie. Tutaj nie ma dużej drobiny, on nigdy nie wygląda sucho, nic się nie wybija i nie błyszczy nawet w takim ostrym świetle słonecznym. Bardzo eleganckie formuły i tak, o tym też już mówiłam, można się przestraszyć intensywności tych odcieni, ale one są naprawdę bardzo fajnie napigmentowane i naprawdę nie wyglądają tak intensywnie i nie ma się czego bać. I one się pięknie blendują, one się pięknie budują. Ktoś, kto lubi tylko delikatnie zaakcentować policzek, może to osiągnąć. Ktoś, kto lubi, żeby tego koloru na policzku było więcej, też można to w bardzo łatwy sposób zrobić. Róże od Hourglass fenomenalne są. Bardzo podobną formułę ma, jak się okazuje, Laura Mercier. To jest jej Blush Color Infusion. Ja mam odcień All That Sparkles i ja go Wam podlinkuję i wydaje mi się, że link, który mam do tego produktu odnosi do Douglasa, do produktu na stronie Douglas i on na stronie Douglas ten odcień jakoś tak inaczej się nazywa. I oczywiście poszłam do Douglasa tutaj lokalnie w Arkadii Warszawskiej i porozmawiałam z paniami i to jest ten sam produkt. Tu też jest niewielka ilość pigmentu, jest bardzo delikatna drobina rozświetlająca, znowu bardzo subtelny odcień, bardzo delikatne wykończenie, znowu bardzo eleganckie. Taka, wiecie, nieskazitelna aplikacja to jest ten rodzaj produktu, zarówno te róże od Laura Mercier, znaczy róż, mam jeden, więc mogę tylko mówić o tym jednym. Ten róż od Laura i te róże
w obu formułach od Hourglass, to są tego rodzaju produkty, które po nałożeniu stapiają się z resztą makijażu i trudno zauważyć różnicę, gdzie ten róż się tak naprawdę zaczyna. On się tak idealnie rozprowadza po twarzy. Mistrzostwo świata. Fantastyczne formuły. I no i miałam przecież we wrześniu nowy róż od Givenchy i on jest świetny i ma piękny kolor i nawet tym puszkiem, który Wam pokazywałam, można go aplikować. To jednak wracałam do tego, co już mam, co jest sprawdzone i najczęściej po to sięgałam. I przechodzimy do produktów do ust. Kończymy już powolutku tych chaotycznych ulubieńców. Wyjątkowy filmik dzisiaj, wyjątkowy dzień, wyjątkowa ja. Moi drodzy, to co mam na ustach, to nie jest ulubieniec miesiąca, ale tak jak powiedziałam, potrzebowałam tej czerwieni, żeby sobie troszeczkę humor poprawić. No i oczywiście znajdziecie tą pomadkę i konturówkę podlinkowane w opisie poniżej i to są ulubieńcy tacy ponadczasowi. To nawet nie są ulubieńcy miesiąca, ale to, po co najczęściej sięgałam w tym miesiącu, to są kosmetyki, które przede wszystkim nawilżają, są wygodne w aplikacji, nie przeszkadzają na tych ustach, ale troszeczkę je też akcentują, mają trochę kolorku. Przede wszystkim jest to olejek od Catrice do ust. Jak ktoś ma spierzchnięte, suche usta, potrzebuje, żeby je odżywić, żeby one troszkę lśniły. Tu nie ma drobiny w tym moim odcieniu 0,30 Glow for the Show. Gęsty olejek. Taki bardzo ładnie pachnący, bardzo przyjemny w aplikacji, nie rozjeżdżający się po ustach, fajnie leżący na tych ustach, bardzo powoli w nie wsiąkający i nawilżający je. Bardzo fajna formuła. On mieszka w samochodzie. Ja zawsze mam coś w samochodzie koło skrzyni biegów, żebym mogła stojąc w korku sobie aplikować, reaplikować. Mam też nowość od Milk Makeup, która mi się bardzo w tym miesiącu spodobała. To jest ich Odyssey Lip Gloss. Tak, dobrze powiedziałam. I odcień to jest Explore. Ta formuła wyszła w dwóch wykończeniach, można powiedzieć. Niektóre kolory mają drobiny rozświetlające, a niektóre kolory, opcje kolorystyczne tej drobiny nie mają. Pozostawiają taki szklany blask. Tutaj jest średnia pigmentacja, bo pomimo tego, że tutaj się taki pomarańczowy kolorek wybija, to tej pomarańczki na ustach, jeśli chodzi o olejek od Catrice, nie widać. Jeśli chodzi o tą brzoskwinkę w odcieniu... Coś się tutaj stało. Gdzie jest stop? Dobra, narobił się bałagan. Będę to naprawiać poza kamerą już. Jeśli chodzi o odcień Explore, no to tego pigmentu jest całkiem sporo. On jest, chciałam powiedzieć, rzadszą formułą od olejku od Catrice, ale to jest nie do końca prawda. To są inne formuły. Olejek od Catrice jest takim typowym, gęstym olejkiem. Tutaj czuć moc nawilżenia. Tu jest o wiele więcej nawilżenia niż w takim typowym błyszczyku, nawet nawilżającym. Natomiast on jest dosyć śliski. Jest taki lekko silikonowy. Jest delikatna drobinka tutaj. On znowu ładnie pachnie, przyznaję. Zapach troszeczkę podobny do błyszczyku od Lovely. Tak mi się skojarzyło. Ale mam dla Was jeszcze jedną formułę, jeszcze jeden produkt, starowinkę, którą właśnie wygrzebałam z moich pudeł, dlatego że po takie kosmetyki właśnie ostatnio lubię sięgać. To jest taki znowu błyszczyko olejek od Bobbi Brown i one są dostępne na Douglas.pl, są też dostępne na Zalando, są też dostępne na Notino.pl. Odcień, który ja mam tutaj, był edycją limitowaną, nie wiem z jakiej okazji została ona wypuszczona. Natomiast nawet nie odcień mi chodzi, mój odcień to jest Spring Bliss. W ogóle kosmetyk nazywa się Crushed Oil Infused Gloss i tutaj pigmentu jest mniej niż w tym kosmetyku od Milk Makeup. Znowu jest gęsto, znowu jest nawilżenie. Szklany blask tym razem, w tym moim odcieniu, ale tak jak powiedziałam, nie o sam odcień chodzi. Kolejna rzecz, która da nawilżenie, która leży tak miękko na ustach, zaakcentuje je troszeczkę. Można spokojnie nakładać bez lusterka. Bardzo wygodne. Jak widać, jest tu taki motyw przewodni, jeśli chodzi o te kosmetyki do ust w tym miesiącu. Po takie rzeczy ostatnio sięgam, stąd tacy ulubieńcy, no ale przyznaję, że mam takie dni. Nie jest ich na szczęście wiele, że świat, wiecie, mnie nie lubi i wtedy wiesz, że taka czerwień od Pat McGrath. Moi drodzy, jeśli chodzi o tych chaotycznych, momentami bardzo głośnych ulubieńców miesiąca, to ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Do siebie zapraszam w niedzielę i tak jak zapowiedziałam, będzie kosmetyczka miesiąca. Pokażę Wam, co sobie wyciągam z pudeł, co już do mnie doszło, jeśli chodzi o testy. Może do dnia, kiedy będę nagrywać tych
tą kosmetyczkę miesiąca dojdą jeszcze pozostałe rzeczy, bo na kilka rzeczy się skusiłam. Może do tego czasu kupię już nowy podkład, kto wie. No, o tym będzie w niedzielę. Mam nadzieję, że się wtedy widzimy. Ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia. Na razie.